Ja nie wiem, gdzie ta plotkara jest, tak szczerze. Patriotik! Live! Życie za zakon, bo zakon to życie. Wypełnijmy serce. Witam cię. Też pozdrawiam. Nie wiem, widzu, powiem ci, gdzie ona jest. Półelfka. To kiedy znowu grać? Nie. Wsiadam śmieć. Cześć. A, do Kowala, nie tu. A Kowal gdzieś obok miał chatę, nie? O co? Można. Zoltan. Trzy dychy, cztery dychy. Powiem ci tak, widzę, nie wiem, gdzie jest ta baba. Jest jakieś miejsce, gdzie się ją spotyka? Ja ją chyba tu spotkałem kiedyś. Losowo. Ale deszcz pada, to się pochowali. Zielarka? No, przeczytane. A dobra, nie sprzedawajmy może kwiatów. To nigdy nie wiadomo jak jest. Szkoda, że te gry idą w taką złą stronę. Wiedźmin, pierwsza gra studia, mały budżet, 17 lat. Ma już gierkę, ale widać, że robiony z pasem i z chęcią, żeby zrobić coś ciekawego. Teraz budżet pewnie 50 razy większy niż tu, lepsza technologia, więcej ludzi, doświadczenie, robią takie paździerze. Czekaj, ale co? Czym ty mówisz? O jakiej grze? Że jest gównem w porównaniu do tego? No jest dużo gównianych gier i dużo dobrych, nie? Trzeba szukać. No taki Wiedźmin jeden z małym budżetem, ale znana marka. Może jakieś inne książki, wiesz, Metro też jest dobrą grą. Nie wiem, czy jest niszowe, czy nie w sumie. Może jest jak Wiedźmin, albo mniej znane nawet. Też na podstawie książki. Też dobra gra. Seria. Chyba ma być czwórka. A tak to nie wiem, jakie są takie gry, bo ja mało gier znam, to wiecie. Jest! Wiesz, że do miasta... Tak słyszałam. Mówią, że... No to było. Powiedz mi o czymś innym. Co chciałbyś wiedzieć? Mam pro... Mów śmiało. Masz piękny uśmiech. To bardzo miłe, a... Wiesz, że do miasta przybył Wiedźmin? Tak słyszałam. Mówią, że to sam Stalker. Znany uwodziciel. No kojarzę tą grę, ale nigdy nie grałem. Tam był lektor polski. Z tego co wiem, nie ma też... Gdybyś był bardziej przystojny, mogłabym cię z nim pomylić. Ciężko dorównać legendzie. Co masz na myśli? Wiedźmin Geralt z Rivii to ja. Nikt mi nie uwierzy. Podaruj mi coś ślicznego, żebym mogła pochwalić się przyjaciółkom. Jakiś ciuszek?
dobry pomysł. Kurde, nie mam. Mam, ale u karczmarza. Może innym razem. Dobra. Gdzie ona jest? Tutaj, dobra, przy bramie. Będzie ty manko? Zobaczymy. Czekajcie, na pewno u karczmarza ta... A miałem kamień, mogłem jej kamień dać. No Stalker to jest tam w Czarnobylu, nie? Mamy trzy. Kupię jeansy, to zrobi. Widzę, na tym właśnie polega problem. Mam rękawiczki i szalik tylko. Może wystarczy. Będziesz odpoczywał, level, winta, umiejętności dodatkowe, dropu, serio, bardzo dużo daje. Dużo leveli wymaga. Na razie zobacz. Wszystko bym trochę poulepszył. Ja mam wszystkiego tak dużo. Chyba nie zebrałam prania. Panie! Wie. Tak słyszałam. Z tego. Bart. Kurde. Co? Anna. Ba. To nie. Mam. Mów. Masz. To. Wie. Tak słyszałam. Kurde. Z tego. Bart Jaskie. Ba. Ale też słabny. Masz rację. Szczerze mu z gęby. Śmiem wątpić. Co chciałbyś wiedzieć? Nie mam tego, tego. To ona jest? Co chciał? Mam problem. Mów śmiało. Twoje tajem... Masz piękny uśmiech. To bardzo miłe, ale... Słyszał? To nie są sprawy dla... Wiesz, że do miasta... Tak słyszałam. Mówią, że to sam... Z tego co wiem, nie ma też nic przeciwko kobietom, które nie władają magią. Skąd wiesz? Znamy się dość dobrze. Żaden deszcz nie ugasi. Kurde. Co chciał? Wiesz, że... Tak słyszałam. Z tego co wiem... Skąd wiesz? Znamy się dość dobrze. Ty, co jest ty? Ty. Co chciał? Mam... Mów. Masz. To bardzo mi... Wiesz... Tak słyszała. Z tego co... Skąd wiesz? Znamy się. No nie działa, trzy potem jeden, kurde. Mam... Mów. Masz. To... Bywa. Może trzeba odespać. Co ch... Wie... Tak... Z tego... Gdybyś był bardziej przystojny, mogłabym. Bo trzeba było przyspamić. Ciężko dorównać legendzie. Co masz na myśli? Wiedźmin Geralt z Rivii to ja. Nikt mi nie uwierzy. Jakiś... Dobry... To bardzo śliczne, Wiedźminie. Cieszę się, że ci się podoba. Jasper, aktywacja. A teraz chciałabym poznać całą prawdę o Białym Wilku. Chodź ze mną. Dobra. Aha. Niezła plotkara. Dzięki widzu. No i taka podpowiedź mi się podoba. Co prawda napisałeś, kogo chodzi. Następnym razem tylko... Napisz, powiedzmy, okolice, ok? I będziemy drogą dedukcji dochodzić. Dobra, wszystkie jeszcze questy zobaczymy. Yy...
nagroda. Właśnie, co z tym Lui, nie wiadomo. No to nie ma już, serio nie ma questów w dupę. Ja już mam kartę z nieludzi chyba, czy nie? Jest jeszcze karta jedna tu? Mamy tak, Abigail, Alvin. Nie, czekaj. Ludzie z podgrodzia. Nie wiem, kogo ja dymałem. Prostytutki. Shani. Tris. Ej, inny skin ma. Ubodzy mieszkańcy. Wesna. Jest jeszcze coś? Wiśniaczka jest przecież z tego. A, to przypominasz mi, kogo dymałem. Do dzielnicy nie ludzi mam iść. Była tam półelfka, ale ja chyba gadałem z nimi. Ja już mam te karty. Vivaldi zbankrutował. To było do przewidzenia. Oto do czego prowadzą interesy z ludźmi. Krasnoludom zawsze wiatr w oczy. Ciekawe, kto przejmie obsługę rachunków szlachty. I czy będzie licytacja majątku? Ale co to? Jeśli masz zamiar zostać tu do nocy, ona ma łeb jak samuraj, pieprze ją. Dobra, pieprzyć. Ja już chyba mam to po prostu. Tam pamiętam, że była jakaś scenka. Zaułek tu? A zerknę. Na bagnach nic, ja na bagnach byłem chwila. Nie, tu się nie da wejść, widz. Na północ od szpitala? No to gdzie zaułek masz na północ od szpitala? Chyba, że ci chodzi o front szpitala, a tutaj jest front? Tu jest front. To co minąłeś? Tu jest zaułek gdzieś? To! Czekaj, to jest zaułek? No chyba tak, stąd się nie da iść. Ty, tu coś jest, rzeczywiście. Jakaś impreza. Najlepszym moim przyjacielem w tym mieście jest gorzałka. Mój naród umiera, a ja nie mogę nic zrobić. Jest rajżarem. Coraz więcej ludzi umiera z powodu zarazy, czego z całej duszy i serca im życzymy. To dziwne istoty. No tu mogę wyjść, tu mogę wyjść. Nie mogę.
Jak do domu obok baraniny? Tu miało być tu coś. Ale tu nic nie ma, więc... Może ja to już wykonałem? Może ja już wykonałem questa, co wy gadacie? Czy tajnego jakiegoś? Co z elfką miałem pogadać? Gadaliście, żebym szedł do zaułku? No gadałem do tych NPC-tów, ale nic nie chcieli powiedzieć. Świetnie. A do baraniny? Ja byłem u baraniny. Co ty pieprzysz? Przecież u baraniny dosłownie nie ma NPC-tów. Chyba, że tam. Tu też nic... Ja tu coś jest. Ty! Jest coś. Tu nas nie było chyba. Witam. No ale tu gówno też jest. Tu jeszcze chata, ale nie wiem, czy o to chodzi. Znowu jakieś pierwsze lewo, jak idziesz do karczmy. Co wy wymyślacie za trasy? A klapa w podłodze tu jest z tobą. Tu gdzieś? Czy chodzi ci o tych elfów, co byłem? Tu nie ma nic. Nie, nie, nie ma nic, nie ma. Podświetliłaby się. Nie, no ja pieprzę w dupę, idę do tego, już wymyślacie. Najpierw miał być zaułek, tu jest zaułek, tu jest baranina. Jak można to w dupę pomylić? Jak? Jak? Jak można pomylić jedno i drugie? I teraz jeszcze widz mówi, że co? Że karczma pierwsze od karczmy lewo. Co ty w dupę? Kolejne wymysły. Wieczny ogniu. Arna, róbcie na podłodze. Widzu, to jest Wiedźmin 1, rozumiesz? A nie Minecraft, że sobie ścianę wyburzę i potem załatam. Robiłeś questa, w którym ratowałeś kółelfkę? Chyba nie. Nagle jakaś chata zara koło schodów. Ja pierdzielę. Przecież nie ma chaty koło schodów. Tu się wejście da. Tu też nie. Tu jest tylko baranina. Mitomani wiedźmińscy. Pieprzymy to. Dobra, idźmy na razie do tego. Umówmy się z nim na bagna, a potem pomyślimy, czy coś jest, czy nie. Gdzie mnie pogrzebią, kiedy umrę? Nie wiem. Ja nie miałem chyba questa takiego, ale nie jestem pewny. Dobra. Wrócili. Chyba po 3 godzinach do niego wróciliśmy. Chłop może coś podejrzewać, że było coś knute. Aleluj. Tak? Mam wyniki sekcji. Słucham. Nie dało się nic ustalić. Jak to? Jakby to powiedzieć... pomyliłem fiolki i polałem ciało jakimś żrzącym świństwem. Z tego, co zostało, nic się nie dało ustalić. Nic? Zupełnie nic? Absolutnie. Każdy popełnia błędy, Raymondzie. Tak, masz rację. Muszę się zastanowić. Przyjdź później. To jak? Nie teraz. Ja pierdzielę. Tak. Ja nie wiem, czy robiłem takie quest. Nie, Szyjawio. Wcześniej było... O kurde.
Wcześniej było ten. Dzielnica pół ludzi, teraz to. Nie, ja to pieprzę. Ty, no jest tu. O! Jesteś wreszcie. Ano, jestem. Wiem już wszystko. Kalkstein współpracował z Baraniną. Nie klikam, bo zbite dowody. O co znowu chodzi? Zwabimy ich w zasadzkę. To będzie niebezpieczne. Zbierz sprzęt, przygotuj się. Przyjdź, jak będziesz gotowy. Pomyślimy. Czekaj! Tak. Jak Baranino? Jak ja mam go zbejtować na bagno? Co ja zrobiłem? Chciałem spytać o dowódcę Gwardii Królewskiej, tego twardziela. Widziałem go jakiś czas temu na mieście. Był zajęty kopaniem jakichś pederastów czy innych zboczeńców. Jak to? Tak to. Wszyscy w mieście wiedzą, że dowódca Gwardii nienawidzi wszelakich dewiantów. A w szczególności ciot. Rzeczywiście, tak. Wszyscy wiedzą. Tak? No nie mogę zabić Baraniny. Kurde, w dupę. Muszę iść do Baraniny, może ja mu coś powiem. Ale co oni mi tu pokazują za questy? Tu będzie chłopot questa. Co to w dupa jest? Ty, ja muszę pomyśleć, jak go zwabić. Pogadam z Baraniną. Gdzie to miało być? Tu? Nie wiem, czy ja tam mogę wejść do budynku. Ech, wy... Chyba, że nie z tej strony, tylko z tamtej. Wszyscy są równi, tak, tak. Wszyscy są równi. Tu nie wiem, czy byłem. Oprych. O, jest coś. Ktoś ty? Czego chcesz? Przyznam, że wszedłem kierowany z drożną ciekawością. Ciekawość to źródło kłopotów. Jak mawiała moja matula, niech jej ziemia lekką będzie. A mnie ciekawi, dlaczego nosisz dwa miecze na plecach? Szukam roboty. Miecze to moje narzędzia pracy. Jesteś najemnikiem? Pewnie nieźle wam płacą. Zaiste ciekawe. Miałbym dla ciebie propozycję. Mów, o co chodzi. Wiem, gdzie znajduje się nawiedzony dom. Oho. Wydają, że ukryto tam skarb. Zgarnąłbym wszystko dla siebie, ale wolę nie zadzierać z duchami. Wskażę ci to miejsce, pozbędziesz się duchów, a skarbem podzielimy się pół na pół. Zgoda. Zgoda. Doskonale. Będę tu czekał na wiadomość. Zaznaczę ten dom na twojej mapie. Bywaj. Sukinsen nazwał mnie złodziejem. Nic tu już nie masz, złodzieju? To jest ten quest Rukaszu? A, no to git. Czekajcie, muszę questa zaznaczyć. Jak to nie wierzyłem widzą? Wierzyłem, dlatego sprawdzałem wszystko. Ale tu tylu... Jest 300 osób i 250 mitomanów. Nie wierzę. Mamon miał rację. Kolejny naiwniak szuka skarbu. Pułapka. Mogłem się tego spodziewać. Ej, kamraci! Następny ptaszek do oskubania. Wygląda na bardziej majętnego. Żywo, do mnie! Elfią panną zajmiemy się później. O ty, ciekawi mnie jedna rzecz. Co? Jak można być tak głupim i wynająć przeciw sobie wiedźmia? XPP moment. Twoje zwłoki.
Co ty na to, żeby cię spalić? Kurde. Pal się. Pal się. Pal się. Pal się. No nie... Przywęgliliśmy typa, git? Co to za klucz? Klucz do krypty? Nie, to było. Nie, to jest stary. Co to za klucz zabiliśmy? W dupę nie wiem. Klucz, klucz. Półelfka, jap. Czemu ty masz łeb w dupę jak jakiś samuraj? Co ty? Kendo ćwiczysz? Idę na górę. Nie, pogadam, bo jeszcze popsuję questa. Dziękuję za ratunek, Vatgarn. Nic ci nie jest? Nie chcę o tym mówić. Ważne, że już ich nie ma. Te dike enterde. Słabo mówię w waszym języku. Proszę, odwiedź mnie w domu. Do zobaczenia. Vafail. Lotnisko? To jest łeb samurajski. Łeb typu samurajskiego. Zapisz przed odwiedzinami, okej. Okay. Dobrze. Na bagnach karta, okej. Okay. To zdobędziemy. Czekajcie, ale gdzie ona ma chaty? Ja mam questa na to? Czy muszę też znaleźć jej dom? Ja miałem chatę chyba znaleźć. A tu jest. W zaułku, no. Widzowi coś tam świtało. Coś tam świtało jednak widzowi. Nie do końca to co trzeba, ale... Test zdał. Przynajmniej 30 IQ ma. Cześć, gdzie ja jestem, typ? Ja się zgubiłem na prostej drodze. Nie te lata, babuleńko. Co się nie stało, widzę. Tak jest git. Ważne, że tego. Jest karta do zdobycia. To jest ważne, tak? Kedmil Vatgarn. Witaj. Niestety niezbyt dobrze władam starszą mową. Wiele tracisz, biały wilk. Dobra, Perce, ale ty masz zara karczycho. Zapisanie głupot. Przy pięknej wirole dance. Nie złożysz nim palestry ani parady księżycowej. Mogłabyś mnie uczyć? Na naukę potrzeba czasu. Młody umysł może opanować nasz język w kilka lat. Jednakże, aby składać palestry... Jakiś czas temu straciłem pamięć. Być może kiedyś znałem wasz język. Jeśli tak, istnieje duża szansa, że nie będziesz się musiał uczyć od nowa. Przemówię do ciebie w języku elfów. Wierzę, że zrozumiesz. No dobra. Spróbujmy. Esea Fenewet. Słonecznik raczej nie, no co ty? Jesteś Fenewet. Dziecko słońca. Fene znaczy słońce. Wet. Dobra, easy. Mekeme Evonport an Gwenelen. Ty przybywasz z nad rzeki alabastrowych mostów. Enkamin. Abefme Gwynble. Chyba to. Enkamine, mam wyjść? Abethme, Gwynblade, głupi biały wilk? Vafail. Bywaj. Dobrze? Ty szmato. Obyśmy się spotkali w lepszych czasach. Ty szmato.
Coś źle, pytanie co, bo to pewnie jest tego, szyfr jak w tym. Jak w gotiku, nie? Szyfr jak w gotiku. Kedmil. Witaj. Licznik deadów na pół elfce. Jeśli tak, spróbuj. S.A. Fenuet. Dobra, to miałem chyba dobrze. Jesteś jako jedyna. Fenuet. Dziecko słońca. Fene znaczy słońce. Wet to dziecko. Mekeme Evonport Anguenelen. Ty to miałem dobrze? Może nie wiem, co powiedziałeś, ale wiem, co powiesz teraz. Kwe. Elaine. To znaczy piękny. Abeth. To znaczy, jak to powiedzieć waszej mamie? Ja pierdzielę. To znaczy, pocałunek. Jesteś bardzo zdolnym uczniem. Ale i biegłym nauczycielem. Czyli dobrze miałem wtedy. O nie, zła nauczycielka. Tu nie chodziło o tłumaczenie tego. Rozumiesz? Dobra, easy. Easy questik, ale expa nie dało. Nie wiem, co zrobić z tym, żeby go zbejtować. Kurde, pójdę do tego grubego, może coś on zrobi. Dziadek tylko tłumaczy jak nerd, no tak. A tu nie chodziło o to, tu chodziło o język miłości, a nie elfów. Rozumiesz? Dobra, nie wiem co tego, co zrobić z tamtym, może bym na razie posiedział na bagnie. I pogadał z tym. Porobił tam parę questów. A gruby jest, czy nie? Teraz... O, jest. Chcesz pociubcia? Słyszę. Tak? Aha, czyli on... Nie ma nic do powiedzenia, gnida. Usługi przewo... Przewie... Czas... Jesteś gotowy? Tak, płyń. Dobra, posiedźmy trochę na bagnie, zostawmy tamto na razie. Tego czarodzieja. Dziwne, że nie mogłem z grubym pogadać. Ja nie chcę baraninę zabijemy, nic się nie stanie. Pogadam też z baraniną później. Do dziadka też pójdę. Do której stream? Do drugiej. Nie wiem, czy już nie posiedzimy do, na bagnach do końca. A jutro się tam ten wątek zrobi. Co to w dupę był ten filmik wcześniej? O co chodzi? Nic. Bywa. Czyżby nowy klient? Zapraszam na moją łódź. A my mamy chyba level do dodania, właśnie. Woda jakaś niespokojna. Nie, nie, do drugiej. Jeden srebrny. A co tam jest wyżej tego incie? No, to pozyskiwanie. A tego nie... A, już nie mogę. To już jest max, teraz złoto.
żywotność 2 na każdy level. O kurde, to by dobre było. Z ręka też ma fajne. Z ręka fajna jest. Wytrzymałość najmniej mi się podoba. Int też. Igni. No to gówno w dupę. Styl mógłbym dać, ale nie wiem, czy dawać siłę najlepiej. Ten. Albo to. Albo z rękę. Atak, unik, parowanie. To jest całkiem przyjemne. Właśnie pytanie, czy warto to HP. Ja na razie HP pójdę, widzowie. Bo to jest, my mamy 15 level, to plus 30 HP minimum już. Nie wiem, jaki jest max, ale... I teraz tak, tu są potwory, więc jakiś srebrny styl. Grupowy już mamy. Może silny. A jak podpalimy moba, to większe obrażenia. No to zróbmy tak. Witam, Piotr. Dobra gra bardzo. Tyle powiem. Ty, bo słyszałem wilk, że wył. A, tu są wilki. To tam quest jest. A, do nocy ja miałem spać, że był te. Algule, tak? Luj, porobimy dzisiaj chyba już do końca jakieś małe rzeczy. Spokój na tym czacie. Nie wyzywać się, panowie. A, i nie spoilerować, tak, dobrze mówi Artur. Czekajcie. Tu chyba nic nie ma. A nie, to wezmę. Oznaczę, może pokażę nam gdzie. No. I to mi się podoba. Jeden algul był, nie? Do zabicia. To zbiorowisko chałup wygląda mi na wioskę ceglarzy. Taka wioska w dupę ceglarzy. Utopiec, to nieważne. Husaria! Mamy znowu szansę!